Chcieliśmy się zapytać właśnie na te, o porzucanie zwierząt w czasie wakacji. Co pani o tym sądzi? No, że dla mnie to jest tragedia. Jak można takiego psa porzucić? Przecież to jest tak bezbronne. On samo nic nie załatwi. To jest bez przerwy pod naszą opieką tylko. A spotkała się pani z takim przypadkiem? Widziała pani kiedyś porzucone zwierzę? Widziałam. Widziałam, jak się psy zachowują. Ogon podkurczony, uciekają z miejsca na miejsce. Psy, wszystkie, które tutaj na dzielnicy są, to już wiedzą i po prostu też gonią za nimi. Naprawdę, to jest coś okropnego. Sama kiedyś moja córka znalazła psa przywiązanego do toru. No niestety, nie mogłam mieć dwa psy w domu, bo... I też, no ale zadzwoniliśmy do schroniska i wzięli. Pies był wspaniały, żebym tylko miała więcej miejsca i psy się terrorowały, to bym zostawiła sobie. Dobrze, dziękuję. Chcieliśmy się zapytać, czy temat porzucania psów jest pani znany? Bardzo znany, tak. Tak? I czy była pani świadkiem? To znaczy, może, nie... albo zna pani jakieś sytuacje, w których... Znam dużo sytuacji, ponieważ interesuję się, współpracuję za duże słowo, ale jeżdżę do Uciechowa. I tutaj także w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami czasami coś tam pomogę. Także wiem, że dużo psów jest obecnie, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, porzucanych. Chyba ze 3 tygodnie, może miesiąc temu, moja sąsiadka znalazła pieska przywiązanego na krótkiej smyczy tam na torach przy Kościuszki. Także to jest powszechny temat, powiedziałabym. Myśli pani, że ludzie wiedzą, co należy w takich sytuacjach robić? Ci ludzie, których znam, wiedzą, natomiast naprawdę nie wiem, czy wiedzą te osoby, które takie rzeczy robią, no bo wydaje mi się, że to jest powszechnie wiadome, co się powinno zrobić z takim zwierzęciem, no ale... Dobrze, już możemy? Tak? Chcieliśmy się zapytać o właśnie o temat porzuconych piesków, czy spotkała się pani z taką sytuacją, czy wie pani, gdzie można się do kogoś zwrócić? Nie spotkałam się z taką sytuacją, na szczęście, chyba bym bardzo przeżyła coś takiego. A wie pani, co należy w takiej sytuacji robić? Do kogo się zwrócić? No, niekoniecznie. Nie. Co pani powiedzieć? No, myślę, że to jest takie miejsce, gdzie się opiekują pieskami, prawda? I zwierzętami. Tu jest chyba w Świdnicy taki ośrodek. W Świdnicy nie, w Wyciechowie jest. Aha, ale w Świdnicy jest TOS. No właśnie, o to mi chodzi. I do takiej instytucji? Myślę, że tak. Dobrze. Dziękuję.